Cześć Wam. Witam was w moim warsztacie. Witam was w kolejnym filmie dzisiaj na moim stole. Laser i niezbędne akcesoria na start. Moim zdaniem niezbędne akcesoria, które nam bardzo ułatwiają i poprawiają oczywiście efekty naszej pracy. Słuchajcie, laser bardzo ciekawy. Dlaczego ciekawy? Bo w bardzo dobrej cenie, jak na laser 24 w Tak jest. Głowica o mocy optycznej 24 W daje naprawdę spore możliwości. Będziemy ciąć oczywiście mój ulubiony, bardzo wymagający materiał MDF 9 mm, zrobimy również inne różne testy, sklejka, HDF, grawerowanie, cięcie i tak i tak dalej, słuchajcie. Przy okazji pokażę Wam, jakie akcesoria sobie domówiłem do tego lasera. Laser bardzo ciekawy, słuchajcie, tak jak mówiłem, jego cena jest bardzo atrakcyjna, mało tego, jeszcze teraz jest na niego promocja, ale o tym troszeczkę później. Skąd taka cena? Słuchajcie, pudełko bardzo malutkie, mimo że laser ma tradycyjne rozmiary, około 40 cm na 40, jest jego pole robocze. Pudełko małe to znaczy, że będziemy go musieli całego poskładać. Ja Wam pokażę pokrótce, jak to zrobić. Wypowiem się później, jak tam elementy są spacowane, jak się mi to składało. Fajnie, że słuchajcie, że cena jest tutaj w tą stronę, jest to zrobione, że część pracy musimy sami wykonać. Mam nadzieję, że elementy i cała optyka i cała soczewka będzie na dobrym poziomie, że tutaj te oszczędności są zrobione tylko na tym, że część pracy musimy po prostu wykonać za producenta. Laser z tego co widziałem bardzo. Bardzo fajny, bo zależało mi na tym, aby profile, z których jest złożony, były tradycyjnymi profilami konstrukcyjnymi. Bo mam na to pewien pomysł, ale o tym troszeczkę później, bo to w sumie nie jest głównym tematem tego filmu. Po prostu wspomnę o tym przy okazji. Nie ma tutaj żadnych customowych, drogich profili. Słuchajcie, to też niestety składa się na cenę. Także zobaczymy, jak to jest złożone, znaczy, jak to jest po prostu zrobione, jak to działa. Jak to się w ogóle sprawuje? Przy okazji, tak szybciutko przelecimy przez te akcesoria, które tutaj są. To są akcesoria, tak praktycznie, każde z innej firmy. Chodzi o całokształt, kształt. Oczywiście to wszystko współgra ze sobą. Podłączymy to wszystko, zobaczycie, jakie akcesoria zamówiłem, domówiłem i jak wygląda ten taki podstawowy set, bo oczywiście możemy sobie kupić drogi laser, słuchajcie, za porządne pieniądze firmowy jak kogoś stać jak najbardziej. Tam mamy na moim kanale było, przewinęło się kilka ciekawych laserów. Możemy pójść w coś tańszego słuchajcie na początek, ale równie mocnego. Tutaj się oczywiście przekonamy, już kiedyś taki tańszy laser, również mocny testowałem i naprawdę nie było źle. I w cenie drogiego lasera możemy sobie oczywiście od razu sprawić cały komplet, czyli niezbędna akcesoria plus urządzenie, a czy to jest warte tego, to się przekonamy w tym filmie. Przetestujemy, zrobimy może coś ciekawego jak zwykle. Zapraszam na film. Dobrze, otworzę są. Słuchajcie sobie to szybciutko ten laserek. Zobaczymy, yy, czy faktycznie. Znaczy, no ja wiem, że będzie dużo składania. Przelecimy przez teraz dwa to oczywiście, jakąś muzyczkę. Z akcesorii, tak szybciutko, to słuchajcie: trzy podstawowe akcesoria. Czyli mamy pompkę. Mamy. To na koniec. Bardzo ważne yy, akcesorium. Yy, przede wszystkim do cięcia. Czyli oczywiście plaster miodu. I tutaj z tego mamy obudowę. Obudowę lasera, słuchajcie, to Wam szybciutko, zaraz wszystko pokażę z bliska. To jest obudowa materiałowa do poskładania. Tutaj mamy takie, słuchajcie, rurki. Coś takiego jak powiedzmy namiot, także na takie o złączka, słuchajcie, będzie się to wszystko składało. Także to na razie na bok, słuchajcie. I otwieram sobie szybciutko laserek. Zerknę tylko do niego i już włączamy muzyczkę, i zrobimy to raz, dwa na przyspieszeniu. Mamy instrukcję już na samym początku. Zobaczmy, jak ta instrukcja wygląda. No, jest wszystko fajnie przygotowane, czytelnie. Duże rysunki. Damy radę. No, będzie trochę składania. Dobra, co my tu mamy? Proszę bardzo. I teraz zobaczcie. Tradycyjnie, wszystko fajnie w piankach jest tutaj. Tutaj to ułożone, już widzę jeden plus. Mam na myśli oczywiście tutaj to, że mamy tutaj, będzie tutaj ta oś chodziła na takim wózku, nie na typowych rolkach, także fajnie. Okulary tutaj mamy, tutaj mamy oczywiście soczewkę samą, tu mamy zasilacz. Dobra, ja to wypakuję słuchajcie i już widzimy się na stole, jak będzie to wszystko wypakowane. No, i mamy to, słuchajcie, to są wszystkie elementy, które znalazłem tutaj w tym kartonie. Powiem Wam, że normalnie ja nieraz w głowę zachodzę, jak oni to pakują. Te pianki są tak wycięte, pięterka, cuda, tego się nie da spakować drugi raz, choćbym chciał. Ale nie o to chodzi, słuchajcie. Słuchajcie, mam wrażenie, że nie jest tak źle. Yy, dobra wiadomość jest taka, że słuchajcie, tutaj brama jest praktycznie kompletna znaczy nie praktycznie, tylko jest kompletna. Wystarczy założyć głowicę. To jest to, co już założyłem na początku. Tutaj mamy. Słuchajcie, wózeczek na takiej fajnej szynie, także bardzo fajnie. To na pewno na plus. Pasek mamy już tutaj założony. Wystarczy go tylko skontrolować. Wszystkie krańcówki. Tutaj zobaczcie, mamy tutaj jakąś krańcóweczkę od tej osi jest założona, podłączona, i tak dalej, znaczy, podłączona, jest założona na swoim miejscu. Tutaj mamy i teraz zobaczcie, tu też jest fajna sytuacja. Teraz to dopiero założyłem, że tutaj mamy. Taką sprytną windę ręczną do, do opuszczania lasera, do głowicy laserowej, i to nie jest tak, że wiecie, że będziemy kręcić 5 cm, żeby, żeby się przesunąć, bo tu jest jeszcze jedno łoże. Czyli ten pierwszy pomiar będziemy robić ręcznie, a to można stosować między nawet przejściami, jeżeli tniemy bardzo grube materiały, 9 mm twarde. To dobrze jest, wiecie co, przy pierwszym przejściu, żeby ta ogniskowa była kapkę niżej, po prostu ręcznie obniżyć tą głowicę. To jest bardzo fajne. Co dalej? Słuchajcie, tutaj mamy panel, panel mamy tutaj, zresztą tu mamy nazwę tego lasera, o której jeszcze nie, nie, nie wspomniałem. Sweetool, mamy coś takiego, tutaj podstawowe, czytnik karty SD, włącznik i wyłącznik awaryjny, wyłącznik grzybkowy. Mamy okulary w zestawie, w zestawie, mamy taki oto pędzelek kabel do połączenia z komputerem kabel do zasilacza i teraz zobaczcie, łańcuchy i przywody są już również e, na swoim miejscu jest to wszystko już tutaj, nie musimy tego robić. Ten łańcuch również bardzo fajnie, bardzo fajnie, słuchajcie, jest taka tradycyjna budowa i o to mi chodziło. Zobaczcie, tutaj mamy tu będzie dobrze widać profil to jest zwykły profil konstrukcyjny czyli nie mamy tutaj żadnych e, nie mamy tutaj żadnych kasnomowych profili. O to mi chodziło, bo mam pewien plan odnośnie rozbudowy tego lasera, ale o tym może troszeczkę później. No i głowica. Głowica laserowa, słuchajcie. Yy, czekajcie, wyciągnę sobie ją. I słuchajcie, tak to wygląda. Głowica laserowa naprawdę potężna. Co my tutaj mamy. Yy, mamy 20, od 20 do 24 watów. Także taka, taka głowica, sprawdzimy ją mam nadzieję. Tutaj mamy oczywiście podłączenie powietrza. To sobie zrobimy. I tutaj mamy naszą głowicę. Także no, głowica potężna. Zobaczymy, zobaczymy czy, czy będzie sobie fajnie radzić. Tutaj jako ochronkę mamy również szkło szafirowe. Głowica będzie usadowiona bardzo nisko, także tutaj nasz wzrok jest naprawdę dobrze chroniony. Oczywiście standardowo Producent zabezpiecza się dodając jeszcze okulary, także fajnie. Słuchajcie, tutaj tylko tak szybciutko obudowa. Obudowa, jak widzicie, tutaj jest materiałowa, tutaj jest jakiś płótno, podejrzewam, jakieś tam ogniotrwałe, ognioodporne. Wentylator, bardzo duży wentylator. W mojej innej obudowie jest dużo, dużo mniejszy i to 12V, co jest troszeczkę na minus, bo w zestawie nie było zasilacza i miałem z tym troszeczkę problem. Tutaj mamy przewód. Fisto, taki słuchajcie, Spiro. Zobaczymy, jaka tu jest długość, bo ja tutaj niestety nic nie rozumiem. Ale dobra, to później. Tutaj mamy jakiś króciec, i wentylator jest na 5V, czyli zwykła ładowarka z telefonu, i mamy to z głowy. Bardzo mało śrubek, także mam nadzieję, że to będzie szybki montaż. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, takie łączniki plastikowe, rurki są metalowe. Złożymy szkielet, nałożymy, nałożymy ten namiocik i, i powinno być ok. Tak to wygląda, słuchajcie. Dobrze, na tą budową za bardzo się nie będę e, tam rozdrabniał. Złożę ją po prostu i zobaczymy, czy będzie pasować na ten laser w ogóle. Laser szybciutko złożę. Może nie będzie tak źle. Tutaj jeszcze mamy tylko takie nóżki. Ja już taki laser podobny składałem, także nie ma tragedii. Fajnie, że tutaj to wszystko już jest złożone. Tutaj właśnie przy tej osi, mamy naprawdę zaoszczędzone bardzo dużo pracy, także tylko robimy ramę, nóżki, e, robimy sobie tutaj panel, z tym łańcuchem podłączamy wszystko i sprawdzamy oczywiście za każdym razem naciągi pasków i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie przedłużam, biorę się do roboty i widzimy się już jak to będzie gotowe do pracy.

I mamy to słuchajcie tak wygląda ten laser całkowicie złożony jest gotowy do podłączenia do komputera podłączyć zasilać i można pracować słuchajcie tak to wyszło nie było tutaj wiele wiele pracy wbrew pozorom słuchajcie myślałem że będzie dużo gorzej jedyny malutki problem to tam troszeczkę trzeba się gimnastykować żeby te paski tutaj pod spodem E, przełożyć. Warto sobie wziąć jakieś pokręcić, i sobie pomóc troszeczkę. To oczywiście jest do obcięcia. Na razie tego nie obcinam, sprawdzę czy dobrze są naciągnięte, jeżeli nie to będę mógł tutaj skorygować i dopiero obciąć. E, także tak to wygląda, słuchajcie, laser jest gotowy, tak jak mówiłem, do pracy. E, z fajnych rzeczy to oczywiście tutaj mamy, na tej osi mamy tutaj taką szynę, mamy tutaj wózek, tutaj z tyłu, także tutaj będzie duża dokładność. E, Fajna głowica laserowa, fajne. Tutaj mamy tą windę, możemy sobie tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, regulować wysokość tej ogniskowej między przejściami, także będziemy przecinać grube materiały na kilka przejść, to możemy sobie zjechać tą, tym laserem jeszcze w dół. To na pewno pomoże, to jest na plus. A tak jak widzicie, konstrukcja lekka, tradycyjna. Fajnie tutaj, że mamy tutaj e, te kable wszystkie zabezpieczone to jak najbardziej na plus, słuchajcie. Teraz tak, yy, akcesoria pozostałe to jest pompa oczywiście, wspomaganie do cięcia. Pompa jest akurat, tutaj generalnie wyszedł niezły miszmasz. Yy, laser mamy 24W Sweetool, pompa AtomStack, to jest taki podstawowy model z regulacją przepływu powietrza, także nic więcej tutaj nie trzeba. Oczywiście w kompecie był zasilacz. Dobra i teraz obudowa. słuchajcie. Tak ona wygląda. Powiem Wam szczerze, do tej pory nie byłem zwolnikiem takich obudów, takiego rozwiązania, gdzie obudowa jest jakiegoś tworzywa. Złożyłem pierwszą, mam ją przed sobą, pierwszą tego typu obudowę i, i nadal nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale trzeba uczciwie przyznać, takie obudowy są dużo, dużo tańsze, od na przykład takich jak tam stoi. A że dzisiaj próbujemy zrobić taki zestaw startowy, czyli tani. Mocny laser plus niezbędna akcesoria, to jak najbardziej taka obudowa musi się znaleźć w takim zestawie. Słuchajcie, co ona tutaj ma? Tak jak pokazywałem, wentylator podłączony, te spiro jest rozłożone. Nie wiem, nie będę mierzył, 1,5 metra, dwóch chyba nie ma. Tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj mamy oczywiście już też opaskę założoną z takim oto motylkiem tutaj, także możemy to szybko rozkręcić, zdemontować. No generalnie ta obudowa, słuchajcie, no, yy, też na pewno można byłoby ją bez problemu rozłożyć i w razie jakiegoś transportu jest mobilna. Można ją sobie spakować w jakąś torbę do jakiegoś pojemnika i, i gdzieś z nią sobie tam jechać, o ile komuś coś ta, taka funkcja będzie przydatna, potrzebna. I teraz tak, słuchajcie, z tego wszystkiego wyszedł niezły miszmasz. No tak jak mówiłem, laser Laser Switol, pompka mamy Atomstaka, e, obudowa jest firmy Akmar. Powiem, jak mam być szczery, to ta firma kiedyś się odzywała do mnie, ale jakoś e, zrezygnowałem z tej współpracy. Także jakoś mnie to wtedy tam nie za bardzo zachęciło. Te, te ich sprzęty, nie wiem, może, może, może złe moje pierwsze odczucia, wiem, że chyba się to pojawiło tam na kilku kanałach. Ja się tej współpracy wtedy nie podjąłem. I teraz ostatnie już akcesorium, czyli plaster miodu słuchajcie i tutaj go mam i to jest oczywiście, tak on wygląda i to jak widzicie również znajoma firma jeszcze inna, on oczywiście w komplecie ma tutaj pod spodem, tutaj pod spodem słuchajcie jest w komplecie blacha, oczywiście zdejmiemy sobie z niej zaraz tą folię, z tej strony już folii nie ma, tą blachę się daje pod, tą, pod ten plaster miodu. Do środka laser do środka, podłączamy pompę i zaczynamy testy. Dobrze, i jesteśmy na podsumowaniu, słuchajcie, troszeczkę materiału się przewinęło przez ten laser, troszeczkę testów sobie tutaj wykonałem, powstało kilka e, no, ciekawych projektów, do tego za chwilę przyjdziemy. jest tam coś naprawdę bardzo ciekawego i wartego uwagi, ale tak, laser, laser, tani laser, laser w dobrej cenie i niezbędna akcesoria, bo coś takiego mniej więcej będzie w tytule, e, czyli tak, plaster, plaster miodu, słuchajcie, pompka, i obudowa, i obudowa, słuchajcie, tym razem taka szmaciana, nazwijmy to szmaciana obudowa. Ona ma tam w środku, widzieliście wcześniej, ma wentylator, także ten wentylator nawet dawał radę. Znaczy, no nie nawet, tylko po prostu dawał radę, a droga do, do wentylacji była dość daleka. Także tutaj jeszcze był taki, słuchajcie, Taka zbieranina to też jeszcze nie mam jakoś dobrze zrobione tych węży, przez pół warsztatu była. Także tutaj to szło. Przy okazji tak szybciutko odpowiadam na pytanie, które e, najczęściej dostaję w prywatnych wiadomościach, czy taki laser można używać w domu. E, niektórzy nawet nie wiedzą, że są takie obudowy do laserów, takie szmaciane, czy, czy takie już e, no, i lepsze, i znaczy lepsze, wygodniejsze, ale też znacznie droższe. Słuchajcie, według mnie to urządzenie do domu, stricte do mieszkania, gdzieś tam w pokoju, w kącie, nie nadaje się do użytku. Bo słuchajcie, nawet choćby nie wiem, jaka obudowa była, to i tak ten e, zapach, specyficzny zapach, po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu smród, e, będzie czuć go w powietrzu, w mieszkaniu. Już nie daj Bóg, jak tam macie dzieci czy coś, no to naprawdę nie radzę. Bo słuchajcie. Po otwarciu, po skończeniu pracy, byście musieli naprawdę czekać jeszcze kilka minut, zanim to wszystko się wyciągnie. Ale nawet jak otworzycie tą obudowę, no to nawet sam przedmiot, który jest wypalony i go wyciągnięcie będziecie kolejne robić, to ten zapach się z samych tych przedmiotów jeszcze naprawdę długo, długo, że tak powiem wydobywa. Także to nie jest dobry pomysł. To mamy załatwione. Słuchajcie, plaster miodu, tak jak plaster miodu, bardzo fajna rzecz i to jest moim zdaniem e, również z, z tym z pompką. Bardzo ważne akcesorium. Ja na początku podbierałem żonie zawsze jak robiłem jakieś, jakieś prace na laserze. To nie raz żeście widzieli na moich filmach, że był po prostu taki różdż z piekarnika. Naprawdę, za każdym razem dostawałem joby, że, że go brałem, bo on wracał taki... No właśnie wyglądał mniej więcej tak jak ten jak ten plaster miodu po jednym użyciu, tutaj te wszystkie takie... No ale na szczęście dawało się to zawsze wymyć i no już teraz mam zakaz totalny, ale to już teraz inaczej wygląda. No i słuchajcie, laserek, 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 słuchajcie, no troszeczkę się nim pobawiłem, troszeczkę się przyjrzałem. E, czy to jest przełom, słuchajcie, czy nie warto płacić dużo, dużo więcej za markowe, e, piękne lasery, e, zresztą podobnej mocy, takiej samej mocy 20 e, watów, 20 do 24 watów, tak to e, producenci e, opisują, taki zakres. Słuchajcie. Laser nie jest, nie jest zły, jest wszystko w porządku, ale no niestety to nie jest tak. No cena nie bierze się znikąd, słuchajcie. Sama budowa jest w porządku, mimo że to są e, takie profile standardowe, konstrukcyjne profile, mi tam, jak wcześniej z, e, mówiłem, zależało na takim czymś, bo mam taki pomysł, żeby właśnie z takiego podstawowego lasera. Ale ja nie mówię, że to już będzie teraz, bo jak o, ktoś ogląda moje filmy, to wie, że mam teraz naprawdę dużo roboty która tam czeka materiał z przeróbką e, busa, ale to nie chodzi o to. Chciałbym ten taki laser przerobić na naprawdę potężną maszynę, nawet wielkości tego stołu, czyli metr na dwa. Mam pomysł na ugięcia i to wszystko i tak dalej. Potrzebny mi był laser właśnie z takimi e, podstawowymi profilami. Ale dobra, wracając do do jego oceny. E, wszystko jest fajnie. Podoba mi się naprawdę takie fajne rzeczy. Bardzo prosta regulacja wysokości głowicy. Tutaj mamy, słuchajcie, jedną no jedną ręką to mi będzie może ciężko. Ale generalnie wiecie, śrubę mamy z przodu, także przytrzymujemy, przykręcamy i, i tutaj, tutaj już mamy, w słuchajcie, w standardzie tą windę. To jest bardzo fajna sprawa, bardzo wygodna. Bo nawet gdy chcemy sobie po prostu to wyregulować, ale gdy będziemy chcieli naprawdę coś grubego, byśmy chcieli sobie, słuchajcie, między przejściami cyknąć ten milimetr niżej, żeby ta ogniskowa wchodziła w głębi w materiał, to to się naprawdę przyda. Reszta słuchajcie, budowa standardowa, ale mamy tutaj widzicie te plastikowe łańcuchy ochronne co do kabli, także tutaj nic się mi nie plątało, nic się mi nie działo, wszystko było cacy ładnie, pięknie. Ale słuchajcie, tak jak powiedziałem, cena nie bierze się znikąd. Powiem Wam szczerze, 20-24 W ma ten, ma ten laser, ale no że tak powiem, Widziałem mocniejsze 20W. Nie jest źle, ale dla przykładu, na przykład y, HDF-ka, y, takie projekty z HDF-ki. Ja tutaj czołem z prędkością 350 mm na minutę. Powiem Wam szczerze, że na niektórych laserach. Bez problemu dochodziłem do prędkości, znaczy bez problemu. Po prostu dochodziłem do prędkości 500 mm i nie było żadnego, żadnego słuchajcie, nic się nie działo, że gdzieś coś tam mi nie, nie chciało odejść. Tutaj jak, dochodzi, jak dawałem 400 mm, to czasami się zdarzały, zdarzało, że elementy gdzieś tam po prostu trzeba było odrywać, więc ja zawsze schodzę troszeczkę niżej, żeby to było naprawdę fajnie. Także, no, ale tak samo było z innym takim laserem w dobrej cenie. Tam tak samo to było troszeczkę, według mnie, to jest oczywiście tylko moje zdanie, troszeczkę tam te 20W było troszkę słabsze niż 20W w yy, nieco droższych albo w dużo droższych laserach, bardziej w dużo droższych laserach te 20W, bo oni to piszą 20, 24 w, yy, w porywach itd., itd. itd. Ja to mówię na to 20W, te głowice były mocniejsze, dużo mocniejsze, ale za to, to co mnie naprawdę bardzo, bardzo ucieszyło, to jego dokładność jest naprawdę bardzo duża. Szczegółowość jest duża, nie ma żadnych mijanek. Naprawdę te wszystkie bombeczki, tego było dużo więcej, słuchajcie. Zobaczcie tutaj tych, tych arkuszy i HDF-ki, i, i sklejki. Troszeczkę poszło tych bombek, po prostu było więcej, ale już tam kto miał dostać, to dostał. Zobaczcie, jak to wygląda, słuchajcie. Naprawdę są takie bombki bardzo z dużą ilością szczegółów, i to tutaj nic się nie działo, słuchajcie. Zobaczcie. Naprawdę, którą bym nie wziął, to wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, tak samo sklejka i teraz zobaczcie, mamy taki projekt, takie pudełeczko. Tu są bombki już ze sklejki. Tu jest bardzo fajny przykład, ta bombka. Zobaczcie na te śnieżynki u góry, to są naprawdę elementy. Zasłonię tak palcem. One mają tam naprawdę, no może milimetr, milimetr grubości i tu, słuchajcie, wszystko, słuchajcie, wszystko fajnie wyszło. To ciężko pokazać, widzę. O, teraz będzie chyba dobrze. Naprawdę super. Tutaj yy, no, widać to bardzo dobrze. Ten projekt, to jest taki projekt, zobaczcie tutaj też mamy yy, sklejka. Yy, wszystko jest idealnie spasowane. Nie ma tutaj grama, słuchajcie, nie ma tutaj grama kleju. Nie ma grama kleju. Mógłbym Wam to pokazać. Otwieramy sobie tak te pudełeczko. W środku są właśnie te bombki. Teraz nie wiem, czy dam radę tak jedną ręką, to może tak zrobimy. I te bombeczki sobie tutaj wkładamy, rozumiecie? Cyk. Naprawdę fajnie to wszystko jest spasowane. Zamykamy sobie pudełeczko i mamy gotowy prezencik. Także tak to wygląda, słuchajcie. I teraz zobaczcie, takie jeszcze projekty. Warsztatowy gnom, czyli taki gnom do warsztatu, dość duży. Kiedyś już go wycinałem, ale on. Jest po prostu w wielkości tak połowę mniejszy. Teraz go zeskalowałem na taki dość duży, fajnie poszło. Tu są trzy, jak widzicie, trzy warstwy tej HDF-ki. Także tutaj również e, no taki, taki on sobie tutaj powstał. I taka choineczka, słuchajcie. Tutaj mamy te gwiazdki ciemne. To jest takie naprawdę bardzo twarde drewno, z którego ja robiłem kiedyś takie wisiorki. I tutaj bez problemu ono ma 3 mm. Bez problemu, oczywiście, na jedno przejście te gwiazdki zostały wycięte, także taki materiał jak najbardziej. I teraz słuchajcie, coś, co jest naprawdę ważne, bo to chodzi o samą głowicę, o w ogóle jej plamkę. Zobaczcie, jest grawer tej bombki, i tutaj jest taka bardzo fajna grafika, którą sobie zakupiłem na ECH. To jest dosłownie, nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, to jest, to jest wszystko zrobione w jednym przejściu. Zobaczcie na te gwiazdki, jak to jest świetnie wygrawerowane. To wygląda, to jest takie naprawdę. Taki lekki trójwymiar. I naprawdę powiem Wam, że, że no ten Mikołaj wyszedł rewelacyjnie. Naprawdę bardzo dobrze. Także tutaj naprawdę, naprawdę dużo, dużo na plus. Także fajnie słuchajcie, fajnie tak jak mówię. Maszyna bardzo ciekawa, jest że tak powiem w nieco mniejszych pieniążkach niż duże. Znaczy duże, takie samej wielkości, ale no markowe, dużo droższe lasery. Robi swoje, robi robotę. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie ma nic za darmo. Jak na moje oko, to ten laser jest kapkę słabszy niż w tych droższych laserach, ale za to jest naprawdę bardzo, bardzo dokładny. I te, te, te projekty. Świąteczne projekty są bardzo dobrym przykładem, bo tutaj naprawdę y, szczegółów nie brakuje. Zobaczcie te elementy, te gwiazdki, to są tak wszystko cieniutkie elementy, nic nie jest, po, nic tutaj nie jest. Wiecie, poprzepalane, porozmijane, wszystko naprawdę fajnie, fajnie wyszło. Dobrze, słuchajcie, tym razem nie będę już tutaj więcej przedłużał. E, takie szybciutkie testy, podstawowe, podstawowe materiały i myślę, że takie lasery na początek, jeżeli ktoś zaczyna, ktoś się tym interesuje, y, i chciałby sobie kupić laser niekoniecznie ten z najwyższej półki. No to jeżeli będzie wybierał coś z takiej średniej półki, niższej półki, no to myślę, że jeżeli ma na, na celu takie materiały, HDF, sklejka, e, coś takiego właśnie, bo jeszcze bym zapomniał e, odnośnie MDF-u, e, to tutaj na chwilę przerywam. Dzisiaj nie było projektu na MDF, ale była próba i oczywiście przeciął w dwóch przejściach standardowo. Prędkość 200 mm na minutę, także jak najbardziej, i to nawet naprawdę fajnie mu to poszło. Tutaj, zobaczcie, jakość cięcia jest bardzo dobra. W ogóle ta głowica, powiem Wam, że jest w porządku. Jest, tak jak mówiłem, moc jest jaka jest, ale, ale sama krawędź cięcia wychodzi bardzo dobrze. Na tym MDF, -ie, MDF -ie to było widać. Tutaj, oczywiście, robi robotę pompka, ale pompka jest pompka. Ona jest fajna, ten model akurat jest fajny. Pompka, jak może być fajna, pompka to jedynie chodzi o głośność pracy. To jest jak na pompki, a przeszedłem już nie jedną, no to ta jest naprawdę chyba najcichsza z jaką pracowałem, ale tutaj, generalnie w tej głowicy, to po prostu. Tutaj jest dobrze rozwiązane te podamanie powietrza, dlatego te wydruki są po prostu czyste. Znaczy wydruki, te wypałki są po prostu czyste. Dobrze słuchajcie, nie będę więcej przedłużał. Tak to wyszło, tak jak mówiłem. Zastanówcie się, jeżeli macie w planach pooglądajcie inne filmy z innych twórców testerów, co chodzi o tą firmę. Ja tej firmy nie znam, to jest pierwsza maszyna tego producenta w moich rękach i tak jak umiałem, tak ją przetestowałem. Tak jak mówię, dokładność jest naprawdę duża, szczegółowość jest naprawdę duża, no ale z tą mocą ja na przykład zauważyłem, że no jest troszeczkę mniej tych 20 W niż, niż w innych maszynach. To nie jest przepaść oczywiście, to jest, są grosze, ale, ale trzeba o tym powiedzieć. Nie? Tak jest moje uczucie, ale duży plus za po prostu samą głowicę, że naprawdę, naprawdę robi robotę i na przykład tak jak pokazywałem ten Mikołaj, no to to jest naprawdę, jeszcze czym chwalić. To naprawdę jest dobry, dobry wynik. Tyle słuchajcie. Tyle na dzisiaj słuchajcie w tym filmie. Jeżeli żeście wytrzymali od początku do końca, to już tradycyjnie oddechy do dechy, taki komentarz napiszcie, mi jest wtedy bardzo miło. Wszystko fajnie, wiem, że oglądacie moje filmy. Eee, zbliżają się święta, to tak na szybciutko zdrowych, wesołych świąt dla Was, ale myślę, że jeszcze będzie okazja złożyć Wam życzenia przed samymi świętami. Jeżeli by się coś pozmieniało, to faktycznie życzę Wam zdrowych, wesołych świąt. Link do urządzenia, oczywiście, jak zwykle zostawiam w, w opisie filmu. Jak poznajduję linki do tych akcesoriów, oczywiście też je, też je umieszczę. I tyle słuchajcie, tyle słuchajcie. Do następnego filmu. Ci, którzy czekają na to, już niebawem, tutaj troszeczkę walczę, walczę z ogrzewaniem tego warsztatu. Tam też się trochę zmienia. O tym będzie następny chyba film, bo to muszę zrobić, bo jest tu zwyczajnie mi za zimno. Nasze znaczy było za zimno, ale wracamy do pracy, a pracy jest multum. Tyle, trzymajcie się do następnych filmów. Cześć Wam!